Cześć, tu Zaoczyń i witam was w kolejnym odcinku FIFA World'a! I tak, na start odcinka kupię paczkę za 15 tysięcy i może coś fajnego się w niej trafi, bo zostały tylko 22 minuty do promocji tej paczki. Ja i tak nie zdążę robić tej za 35 tysięcy, więc kupujemy i co my tu mamy, co my tu mamy! Oh my god, jakiś srebrny! Fuck this. Kontrakt, wow. OMG, tego to w ogóle sprzedam, bo tak. Nara. Tego też sprzedam, bo tak. Ten może jakoś... No bo ludzie lubią grać PSV. To może się sprzeda jakoś fajnie. Uja pindole. Herb, herb. Koszulki podstawowe, takie 2 na 10, modyfikacja formacji trenera, menadżera, tak. Dobra, szału nie ma, no prosto z mostu, powiem wam. Bywa. A, jeszcze kontrakt menadżera, dobra. Pindolić to, życie. Tak. Wyślij. A resztę do klubu i macie się zmieścić. No jasna dupala. Dobra, ja to sobie potem poustawiam na transfery, też ich potem wystawię, ale nie chcę tutaj zbyt dużo czasu na to marnować. Widzieliście, nic ciekawego się nie trafiło, poprzedni mecz przegraliśmy i będziemy od razu grali następny. Grałem sobie w międzyczasie tylko ligę jednego gracza, trochę mi się zmęczyli, ale nie wygląda to aż tak źle. Startujemy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie, pięknie i łoki. Dobra, dobra, wystartowałem, już trudno. Pff, ładne zgranie gościu ma. Też prawie max gwiazdek. RTS Łódź. No i tych wygranych też ma więcej niż przegranych, więc całkiem nieźle. Toadie 89. Chociaż ci jego zawodnicy kompletnie... No, kurde, no! Spam od ludu. Zbyt duży. Witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witamy i zapraszamy. No i po blisku sędziego rozpoczyna się pierwszy... To mogłem jednak wyłączyć, bo widzę, że lekko przycina ten gość. Ale nie jest jeszcze tak źle. O! Pyk! Jedziemy po kolesiu! Bomba! Aj! Miała być mocniejsza bomba. Bomba była taka nie dość wybombista, jak mogłoby się wydawać. A, wybije. Bo, ojej, jak on wyżej nogi niż łeb podniósł. Normalnie łombo kombo z bani. Co on odwalił? Co on odwalił? Arblo, kurde, co ja zrobiłem w tym momencie? Ej, bo się tak gadam głupio i zaraz mi gola strzelą. Nie, nie wysuwaj mu, bo ci matkę urwę! Ty bramkarz, dobrze. Bo ci matkę urwę. Ej, no nie po nogach, synek! Po nogach to cię ro... Idealnie. Aduriz! Chciałem walnąć loba, ale bramkarz nie wyszedł i się zajebałem w akcji. O, wywalczyłem róg! Tak miało być, wszystko się zgadza. Rywal, czyli rzut rożny, bania! Dupa, nie bania. Gol! Ajajajajajajaj! Dobra, jedziemy, 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 jedziemy! Co to miał być, synek? Nie przewracaj się o własne nogi, łaskawie. A, jeszcze wam nie powiedziałem, że wystawiłem Terego na sprzedaż, dlatego go tutaj nie ma. Liczę, że dość dużo za niego zarobię i sobie pokupuję jakieś fajne rzeczy. Osztymendo, nie...
Nie! Jest! Synek! Julio Cesare, mistrz obrony. Bramki. Wyjebiemy to, pięknie. Ale nie, 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 on nie może strzelić gola! Powiedziałem, że nie może strzelić gola. Jak ja zjebałem! Kappa! Skubaniec. Człowiek ma przewagę, gra dobrze, popełni jeden głupi błąd, gdy się okazuje, że przegrywa. W tym momencie powinien wziąć się za siebie i porządnie przypindolić z główki w bramkę. Pyk! Aj, aj, nie to leciało! Już widziałem, jak pali z tej bani w róg bramki. Kappa. Ładnie. Pyk. Pyk. Hehe, w głupiego misia, Jasia, Wojtka, Cenka. Gdzie ty kopiesz tą piłkę, pojeb... Synek. Synek. To... No, ej, no byś... Ej! Ej, ej, bo już mi się nie podobacie. Już mi się... Już jesteście brzydcy dla mnie. No chyba was popierdzieliło do reszty! No co to miało być? No kopnąć tą piłkę z nogi, a nie kurwa dupę wystawi. No ja pierniczę. Ej, dlaczego jest już 2-0? Weźcie się, ogarnijcie, bo paranoja. Takie głupie sytuacje, że aż... Ola Boga, nie? Dobra, trzeba zacząć odrabiać, bo już za duże fory daje. No to... O, kopnął normalnie, jakby kopał babcie, nie? Żeby nie za mocno, bo jeszcze zwymiotuje. Kabum, baby! Mogłem lobnąć. Wrzuć komuś na banie! Porządnie! Jasna dupa, no! Royce! Jasna dupa, jak on to wyciągnął! Nie, no już mi głos piszczy. Cholerne cholerniki. Gol! Dupa, nie gol. Dlaczego ja co chwilę mam jakąś okazję i cały czas ta bramka nie może wpaść do tej piłki? Jak to koniec pierwszej połowy? Oszukali mnie! Jakie 2-0? Weźcie, bo już spadnę z tej piątej ligi, jak tak dalej pójdzie. Nie ma oczekiwania na przeciwnika. Ma grać, chuj. Albo się poddać, bo w bój tak już przegram. No. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, zaraz. Spokojnie. Oczekiwanie na wysp... Spokojnie. No, już się łaskawie zachciało. No i w dupie mam twoją zmianę. Wysoko prowadząc. Przegrywają. Mentalnie. Twoja mama chce zmienić powierzchnię. No i jeszcze będzie ciął mi chujek. Weź sobie kup komputer normalny. O, jeszcze po nogach było. Co ty odpierniczasz, gościu? Spalony! Ej, ej, Julio! Julio! Weź to łapa, nie obijasz na róg, bo to było do złapania, Żul. Wybijać. Wybijać, a nie podawać im! Jeny, jeszcze w okno szła, dobrze, że to nie wpadło. Bym zemdlął. Jakby było już 3-0. Dawać, 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 dawać! No, kolejny mecz ma wrzucić przegrany! Dlaczego jak ja gram, jak nie nagrywam, to jest dobrze, jak ja nagrywam, to oddaję piłkę z... Niczego nie oddaję piłki, tylko przegrywam grę. Pyk! Zrobił, chuj, że ty z obrońcą, zaraz nim gola strzelę. Pięknie! Siedzi, kur! Czemu? Xabi Pierd! Tak, ten Hiszpan. Jak każdy inny. Xavi. Xavi, ważne, że Xavi. Prieto. Ale on ładny jak strzela, ładnie, takie właśnie jak... Nie wyjdzie ominięcie nim, to jak pierdzielny z daleka, czasami to aż się zdziwią. Skubańce. No, 2-1, odrabiamy. Wreszcie gra zaczyna się wyrównywać co do bramek, bo co do całej reszty cały czas jest moja. Zdecydowanie. No chyba, że piłka nagle się dziwnie odbije od głowy gościa, ten strzeli bramkę, bo tak. Nie. Nie, koniec. Szala zwycięstwa obraca się w moim kierunku. Gościu aż tak jest zdesperowany, że kopie mnie po nogach. Pedro Leon! Pedro Leon! Pedro Leon! Kabum! Boczna siatka. No ślepy jesteś, kutaś. Muszę zmienić tego prawego pomocnika. Strzelać nie potrafi. Lewy to co innego, ale prawy...
Nie ma bata. Muszę chociaż na remis, żeby to miało ręce i nogi, no. Pyk! Idealnie, przy linii. Zdjął! Jest! Ominął przeciwnika! Jedzie ich jak kotlety na schabowym! Nie wiem, co ja mówię. Wrzutka, bania, hu... Nic. Aj, ta wrzutka była jak makiem zasiał, nie? Albo gorzej. Przerzucił piłkę nad moimi zawodnikami! Stracił ją! Pięknie. Jedziemy ich teraz. Nie, gramy na drugą. Marco Reus. Ej, synek, synek. Nie, synek, synek. Pięknie. Pyk! Jebnął, jebnął, jeb się na ryj. Mój, moja. Tak jest, pięknie. Zaryzykować strzała? YOLO! Kappa. To słabo było. Ej, no i co, znowu będę miał mecz 2-1? Pyk. O, gubią się właśnie. No, przestań, kurde! Przestań! Przestań! Bum. Gościu już się boi, pełne gacie ma. Teraz. No nie, jak on mógł zrobić tak dobry wślizg nagle? No czemu ty koptałeś w niego piłkę? Wybijają, bo się boją. Ej, no jak ja nie mogę tak przejść, jak ich tu jest od... Od cholery! I wywali i co? Jeszcze powiedzcie, że co? Że zaraz sędzia skończy mecz. Nie ma, moja! Oddawaj, daj, muszę jeszcze jedną akcję zrobić. Muszę akcję zrobić, kutasie! Słaby jestem. Wywal to! Leć szybko, jeszcze... Sędzia, chuj! Sędzia, ko... Sędzia! Nie wierzę w to! A spójrzmy na statystyki końcowe meczu. Ilość oddanych strzałów. 9 na jego 6. Celnych 6 na jego 5. Bramek on 2 na 1. Co? 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 Skurwysyństwo. I dalej mam 0 punktów. Motherfucker, nega, nega, yo, yo, fuck, fuck. Dobra, trudno. No patrzcie, no. Tamten poprzedni był lepszy, zdecydowanie, ale tu za bardzo się rozkręciłem na gadanie i wyszło jak wyszło. Trudno, słuchajcie. Nic. Nic się nie stało. Polska dalej w grze. Nie, tak serio, to do zobaczenia w następnym odcinku. I komentujcie, czy wam się podoba taki styl mojego gadania, czy ten z poprzedniego meczu. I jak wolicie, żebym odcinki robił tak bardziej chaotycznie, czy bardziej w ten sposób. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka FIFA World. Na razie. Cześć! Aha. I tak pokryjomu wam powiem, jak 100 łapek w górę dzisiaj pójdzie na tym filmie, to na fanpage'u pojawią się cycki z napisem to oczyń. Dobra, na razie, cześć!